Szanowni Państwo, otwieram 64. sesję Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią kadencji 2018-2023. Bardzo serdecznie witam wszystkie osoby uczestniczące w obradach dzisiejszej sesji. Witam władze miasta i gminy Nakło nad Notecią. Są z nami panowie burmistrzowie, pan burmistrz Sławomir Napierała, pan burmistrz Piotr Kalamon, pan burmistrz Krzysztof Błoński. Witam serdecznie pana skarbnika miasta i gminy Nakło nad Notecią, pana Jarosława Kiecę. Witam serdecznie wszystkich dyrektorów wydziałów, jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią. Witam serdecznie panie i panów przewodniczących samorządów mieszkańców. Witam serdecznie panie sołtys, panów sołtysów z gminy Nakło nad Notecią. Oczywiście bardzo serdecznie witam wszystkie panie i panów radnych. Witam serdecznie radiosłuchaczy i wszystkie osoby, które oglądają nas za pośrednictwem mediów. Informuję państwa, iż przebieg dzisiejszej sesji jest rejestrowany za pomocą urządzeń audiowizualnych w postaci nagrania dźwięku oraz obrazu. I bardzo proszę o uruchomienie możliwości stwierdzenia kworum, a państwa radnych proszę o potwierdzenie obecności na dzisiejszej sesji. Bardzo proszę o potwierdzenie obecności jeszcze, bo widzę, że... Pan radny Antoni Żygowski jest, a nie ma potwierdzenia, także... Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że w dzisiejszej sesji bierze udział 19 radnych, co stanowi wymagane kworum. W związku z tym dzisiejsza sesja jest prawomocna i władna do podejmowania uchwał. Możemy przejść zatem dalej. Kolejny punkt 1b to jest zatwierdzenie porządku obrad. Szanowni Państwo, ten porządek obrad został Państwu przesłany wraz z materiałami sesyjnymi. Czy w tym momencie ktoś z pań, panów radnych ma uwagi do zaproponowanego porządku obrad? Bardzo proszę, pan radny Sławomir Kraiński, proszę bardzo. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie burmistrzu, szanowni mieszkańcy Nakła, w imieniu klubu Prawo i Sprawiedliwość chciałbym prosić o wniesienie do porządku obrad oświadczenia Rady, projektu oświadczenia Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią w sprawie obrony dobrego imienia świętego Jana Pawła II, honorowego obywatela miasta Nakło nad Notecią. Projekty tego oświadczenia zostały dostarczone już wcześniej też do szefów klubów, do pana przewodniczącego i dzisiaj jeszcze na sesji również przedstawiliśmy teraz w wersji papierowej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Wpłynął tutaj ten projekt podpisany przez państwa. Czy są jeszcze jakieś inne uwagi bądź propozycje do porządku obrad? Nie widzę, a więc bardzo proszę, najpierw bardzo proszę o poddanie pod głosowanie wniosku pana radnego Sławomira Kraińskiego o wprowadzenie tego projektu oświadczenia tak do porządku obrad. Bardzo proszę, kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem tego wniosku, kto przeciw, kto wstrzymuje się od głosu?
Dziękuję bardzo za wprowadzeniem tego oświadczenia, czyli za przyjęciem tego wniosku było głosowało 6 radnych, nie było głosów przeciw, 13 radnych wstrzymało się od głosu. Wniosek nie uzyskał bezwzględnej większości głosów, a więc nie został przyjęty. Dziękuję i możemy przejść do zatwierdzenia porządku obrad. Zatem w takiej formie, w jakiej został Państwu radnym przesłany. Bardzo proszę, kto z pań, panów radnych jest za zatwierdzeniem porządku obrad, kto przeciw, kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję bardzo. Głosowało 19 radnych. Głosów przeciw nie było, wstrzymujących nie było, 19 głosów za. Stwierdzam, że porządek obrad dzisiejszej sesji został zatwierdzony. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu drugiego. To jest przyjęcie protokołu z 63. sesji Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią. Ten protokół został sporządzony, przesłany Państwu w wersji elektronicznej oraz wyłożony w Biurze Rady Miejskiej. W Nakle nad Notecią nie wniesiono uwag do tego protokołu. Bardzo proszę zatem o poddanie pod głosowanie przyjęcia protokołu z ostatniej sesji Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią. Kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem tego protokołu? Kto przeciw, kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję bardzo. Głosowało 19 radnych za przyjęciem protokołu z 63. sesji Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią. Było 19 radnych, głosów przeciw, wstrzymujących nie było. Stwierdzam, że protokół z ostatniej sesji został przyjęty. Kolejny punkt, punkt trzeci, to jest sprawozdanie burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym, w tym z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią. Bardzo proszę, panie burmistrzu, o przedstawienie sprawozdania. Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni goście zebrani w Nakielskim Ośrodku Kultury, mieszkańcy Nakła słuchający nas za pośrednictwem środków masowego przekazu. Przedstawiam sprawozdanie burmistrza miasta i gminy Nakło nad Notecią z działalności między sesjami Rady Miejskiej w okresie od 23 lutego do 30 marca 2023 roku. Informuję, że uchwały podjęte podczas 63. sesji Rady Miejskiej w dniu 23 lutego 2023 roku są w trakcie realizacji. 28 lutego w Szubinie odbyło się posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego, podczas którego starostowie wysłuchali informacji o realizacji Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddziału Bydgoskiego pan Sebastian Borowiak przedstawił program rozbudowy dróg krajowych i obwodnic na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. W swoim wystąpieniu szczególną uwagę poświęcił przygotowaniom projektowym, teraz uzyskiwaniu decyzji środowiskowej dla budowy odcinka drogi ekspresowej S10 na odcinku od Pawłówka do Wyżyska. Również podczas tego spotkania omówiono inne sprawy, które przedstawiłem Państwu na piśmie w sprawozdaniu. 28 lutego podpisaliśmy 5 umów na kwotę 57 600 zł z kolejnymi 5 stowarzyszeniami, które uzyskały wsparcie finansowe w otwartym konkursie ofert nr 1 na wykonanie zadań pożytku publicznego w 2023 roku na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. I tak, Klub Sportowy Czarni Nakło na zadanie finansowanie szkolenia piłkarskiego w Klubie Sportowym Czarni w Nakle nad Notecią w 2023 roku na kwotę 20 000 zł. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci na realizację projektu Rodzina Wolna od Nałogów, kwota 15 000 zł. Uczniowski Klub Sportowy WDK Paterek otrzymał dofinansowanie w wysokości 5 600 zł na zadanie profesjonalne treningi tenisa stołowego dla wszystkich grup wiekowych. Stowarzyszenie Rota Nakielska na projekt Bohater Narodowy Patriota Lokalny dofinansowanie 1500 zł. Ochotnicza Straż Pożarna w Nakle nad Notecią dofinansowanie w wysokości 15 500 zł na zadanie organizacja i przygotowanie orkiestry dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią do koncertów na uroczystościach państwowych oraz pokazach strażackich promujących wartości i działalność OSP. Ostatnia umowa
na realizację zadania publicznego na kwotę 4000 zł na wniosek Fundacji Promocji Sztuki zostanie zawarta w pierwszych dniach czerwca. 1 marca dla upamiętnienia Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych na Nakielskim Rynku u stóp Pomnika Wdzięczności Wojsku Polskiemu zostały złożone wiązanki kwiatów. W uroczystości udział brały delegacje samorządu gminnego i powiatowego, służb mundurowych, stowarzyszeń oraz uczniów. Informację o żołnierzach wyklętych przekazał zebranym dyrektor muzeum pan Tomasz Pasieka, natomiast zaprezentowaną na rynku wystawę 70. rocznica śmierci Augusta Emila Fildorfa Nila omówił pracownik muzeum pan Mariusz Gratkowski. 1 marca w Muzeum Ziemi Krajeńskiej uczestniczyłem w otwarciu wystawy Wodą Połączeni. Ekspozycja została przygotowana z okazji 250. rocznicy rozpoczęcia budowy kanału bydgoskiego. Powstała ona we współpracy z Muzeum Kanału Bydgoskiego, a eksponaty użyczyli Muzeum Kultury Ludowej w Osieku, Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej z Włocławka, Muzeum Okręgowe imieniem Leona Wyczółkowskiego z Bydgoszczy, Muzeum Okręgowe z Torunia. Kustoszem wystawy jest pan Krzysztof Kamil Przygoda. 2 marca uczestniczyłem w wideokonferencji z udziałem wojewody kujawsko-pomorskiego pana Mikołaja Bogdanowicza, w której omówione zostały sprawy związane z zakwaterowaniem uchodźców przybyłych na terytorium naszego kraju w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy. Uczestniczyli w tej konferencji również pani dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pani Ewa Tadrowska oraz kierownik referatu zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej pan Krystian Płatek. W dniach od 9 do 10 marca uczestniczyłem w Zgromadzeniu Ogólnym Związku Miast Polskich. Obrady rozpoczęły się od uroczystego punktu poświęconego obchodzonej w tym roku 600. rocznicy nadania Łodzi praw miejskich. Następnie rozpatrzono sprawy statutowe oraz zostały przedstawione informacje o realizowanych, planowanych projektach i pracach legislacyjnych. Tutaj chciałbym podkreślić dodatkowo jedną rzecz, że w tym samym czasie odbywało się spotkanie przedstawicieli Związku Miast Polskich z przedstawicielami Ministerstwa Finansów w Kowalu na terenie naszego województwa, gdzie zostały podjęte działania i tak zapewniło ministerstwo o przygotowaniu pomocy finansowej dla gmin na terenie całego naszego kraju. Miałoby to się obyć w 3. lub 4. kwartale tego roku w związku z wzrastającymi kosztami funkcjonowania samorządów w zakresie wydatków bieżących. 10 marca w Polichnie odbyło się spotkanie z sołtysami gminy Nakło nad Notecią z okazji Dnia Sołtysa. Przybyłych sołtysów oraz zaproszonych gości powitała pani Barbara Strzelewicz, przewodnicząca Nakielskiego Stowarzyszenia Sołtysów. W spotkaniu uczestniczyli przewodniczący Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią, pan Paweł Wiśniewski, zastępca pan Piotr Kalamon oraz zastępca pan Krzysztof Błoński, pan skarbnik Jarosław Kieca, przewodnicząca Komisji Rolnictwa i Infrastruktury Wiejskiej Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią pani Halina Mnichowska, był z nami pan starosta nakielski Tadeusz Sobol oraz wicestarosta pan Tomasz Miłowski. Uczestniczył również w spotkaniu pan Jarosław Warnke oraz dyrektor Nakielskiego Ośrodka Kultury pan Michał Dubkowski. Na tym spotkaniu podziękowaliśmy sołtysom za współpracę, za cały rok kolejny współpracy oraz wręczyliśmy sołtysom listy gratulacyjne. 15 marca w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury imieniem Władysława Stanisława Rejmonta w Kowalewie Pomorskim odbył się kolejny konwent burmistrzów. Wśród zaproszonych gości byli wojewoda kujawsko-pomorski pan Mikołaj Bogdanowicz, dyrektorzy oraz kierownicy Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy i Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, samorządowcy z terenu naszego województwa, a także kierownictwo Urzędu Miejskiego z Kowalewa Pomorskiego. Podczas spotkania tematy, które poruszaliśmy, to bieżące informacje w zakresie rządowego programu rozwoju dróg. I tutaj chcę powiedzieć, że nasza gmina jest na etapie rozstrzygania przetargu na dokończenie budowy ulicy Noteckiej, ten odcinek od ulicy Długiej do obwodnicy. Ten przetarg już jest po otwarciu ofert i czekamy teraz na rozstrzygnięcia komisji przetargowej. Dobra informacja. Mieścimy się w tym zadaniu w założonych przez Wysoką Radę środkach finansowych. Kolejny temat to realizacja programów polityki społecznej w województwie kujawsko-pomorskim.
działań samorządów w zakresie programów unijnych, współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego. Te wszystkie bardzo ważne kwestie aktualnie, którymi zajmowaliśmy się, przedstawiali pan Zygmunt Borkowski, dyrektor Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, pan Paweł Klamka, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, pani Wioletta Witkowska, zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, pan Damian Openchowski, kierownik Biura do Spraw Polityki Terytorialnej i Rewitalizacji Wydziału Programowania Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Był z nami również pan Andrzej Potoczek, pełnomocnik Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego do spraw współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego. Po wystąpieniach samorządowcy uczestniczyli w dyskusji na nurtujące ich pytania i wątpliwości oraz złożyli swoje wnioski w powyższym zakresie. Tutaj chcę państwa poinformować, że szczególnie dyskusja dotyczyła wzrastających cen energii. W tym roku te ceny energii zostały zamrożone dla samorządów, określone na pewnym poziomie. Natomiast dzisiaj rozmawialiśmy, znaczy na tym spotkaniu rozmawialiśmy i będziemy na kolejnym konwencie rozmawiali o tym, że istnieje ryzyko wzrostu cen w roku 2024 i będziemy wnioskowali, przedstawiali swoje stanowisko, tak jak wiele samorządów, aby utrzymać te ograniczenia wzrostu cen energii dla instytucji samorządowych, czy zamrożenia tej energii na poziomie tegorocznym również w przyszłym roku. 16 marca kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Przeciwpożarowej pan Krystian Płatek oraz komendant Straży Miejskiej pan Roman Frąckowiak w moim imieniu uczestniczyli w posiedzeniu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. 16 marca odbyło się uroczyste podpisanie listu intencyjnego dotyczącego budowy skrzyżowania wielopoziomowego w Nakle nad Notecią. Wspólnie z PKP PLK planujemy zastąpić przejazd kolejowo-drogowy w ciągu ulicy Pocztowej Mickiewicza bezkolizyjnym skrzyżowaniem dwupoziomowym, a przejazd w ciągu ulicy Szkolnej Gimnazjalnej przejściem podziemnym dla pieszych i rowerzystów. Planowane rozwiązanie zwiększy bezpieczeństwo na styku dróg z torami linii kolejowej nr 18 Kutno-Piło, Piła Główna oraz usprawni komunikację w tej części miasta. W spotkaniu uczestniczyli minister infrastruktury pan Andrzej Adamczyk, minister pan Łukasz Schreiber, poseł na Sejm Rzeczypospolitej pani Ewa Kozanecka, poseł na Sejm Rzeczypospolitej pan Piotr Król, wojewoda kujawsko-pomorski pan Mikołaj Bogdanowicz, prezes PKP PLK, z którym to podpisywałem porozumienie pan Ireneusz Merchel oraz dyrektor Biura Inwestycji Strategicznych PKP PLK pani Emilia Szkudlarz. Byli z nami samorządowcy, bardzo dziękuję za to, był pan przewodniczący Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią Paweł Wiśniewski, radni Rady Miejskiej, zastępca pan Piotr Kalamon, zastępca pan Krzysztof Błoński oraz skarbnik pan Jarosław Kieca. Tego samego dnia w Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią odbył się uroczysty apel, na którym zostało podpisane porozumienie o przekazaniu z dniem 1 kwietnia 2023 roku Szkoły Żeglugi Śródlądowej do Ministerstwa Infrastruktury. I w tym miejscu chciałbym podziękować panu staroście za to, że pan starosta i Rada Powiatu Nakielskiego podjęła tak niezwykle ważną decyzję, która będzie skutkowała bardziej dynamicznym rozwojem szkoły i stwarza nowe otwarcie w zakresie jeszcze lepszego wykorzystywania potencjalnych środków, które mogą się dla tej szkoły pojawić. Co nie znaczy absolutnie, i to było podczas spotkania bardzo podkreślone, że starostwo nie dbało. Starostwo na swoje możliwości od początku, kiedy było organem prowadzącym dla Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej, dbało również o tą szkołę. Natomiast nigdy nie jest w stanie samorząd, taki nasz, jak i czy starostwa, być na topie, tak to nazwę popularnie, z najnowszymi technologiami, które to przewijają się czy przechodzą przez najwyższe organa, w tym mówimy o Ministerstwie Infrastruktury.
17 marca spotkałem się z dziećmi z klas drugich z zespołu szkolno-przedszkolnego numer 3 w naszym mieście, z naszego miasta. Celem wizyty dzieci było zaproszenie na zbliżającą się w murach szkoły uroczystość obchodów rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. 18 marca w odpowiedzi na otrzymane zaproszenie przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Zdrowia, Polityki Społecznej i Porządku Publicznego, pan Jan Grabarski, uczestniczył, reprezentując mnie i samorząd, w turnieju z okazji obchodów stulecia istnienia klubu sportowego Czarni Nakło. Jest to jedna z cyklu imprez, spotkań, które w tym roku organizuje klub sportowy Czarni Nakło w związku ze swoim jubileuszem. 21 marca podpisałem umowę z wojewodą kujawsko-pomorskim panem Mikołajem Bogdanowiczem na bezpłatne użytkowanie mobilnego zespołu prądotwórczego. Użyczony zestaw pochodzi z zasobów Wojewódzkiego Magazynu Obrony Cywilnej i będzie przeznaczony dla mieszkańców naszej gminy w przypadku braku dostaw energii elektrycznej w sytuacjach kryzysowych. Jest to, proszę Państwa, bardzo ważne, bowiem, jak wiecie, mieliśmy już taki przypadek klęski w 2017 roku, kiedy jednym z wielkich problemów było zapewnienie energii elektrycznej, szczególnie w miejscowościach wiejskich, szczególnie w pracach obsługi związanych chociażby z udojem krów u rolników. I takie agregaty wtedy są bardzo, bardzo potrzebne do pomocy. Nie mieliśmy takich agregatów wtedy, mamy agregaty mniejszej mocy. Natomiast przy współpracy z panem wojewodą otrzymaliśmy tutaj możliwość, żeby taki agregat stacjonował na terenie naszej gminy o mocy około 50 kW. 21 marca spotkałem się z panem posłem Bartoszem Kownackim. Podczas tej wizyty został przekazany nam czek na kwotę 412 232 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na remont ulicy Noceckiej, a w spotkaniu uczestniczyli radni Rady Powiatu Nakielskiego, pan Mariusz Skoczek, radni naszej rady, pan Sławomir Traiński oraz pani dyrektor Anna Maćkowska. Omówiono trwające na terenie gminy Nakło nad Notecią inwestycje drogowe oraz planowane działania gminy na rzecz pozyskiwania środków z funduszy unijnych. Tego samego dnia wspólnie z zastępcą panem Krzysztofem Błońskim spotkaliśmy się z panią poseł Iwoną Kozłowską. Podczas tego spotkania omawialiśmy bieżące sprawy naszego samorządu oraz szczegóły planowanych inwestycji, które chcemy realizować jeszcze w tym roku, jeszcze ze środków starej perspektywy unijnej, czyli budżetu kończącego się. I tutaj omawialiśmy szczegóły inwestycji budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi, wzdłuż ulicy Nowej i następnie wzdłuż drogi krajowej numer 10 w kierunku Trzeciewnicy, tak aby kolejne wyjście z miasta, tak jak mamy już częściowo przy ulicy Puchacza, czy tak jak powiat realizował w kierunku Występu, tak jak wcześniej była realizowana ścieżka w kierunku Paterka, żeby tą komunikację poprawić, a przede wszystkim poprawić bezpieczeństwo dla osób, które idą czy jadą rowerem z Nakła do Trzeciewnicy, czy w kierunku Trzeciewnicy. Te działania są bardzo ważne i w tej chwili przygotowujemy się do złożenia stosownych wniosków o finansowanie. Również omówiliśmy nasze plany, działania inwestycyjne w oparciu o fundusze zintegrowanych inwestycji terytorialnych Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego. 22 marca w Nakielskim Ośrodku Kultury odbyło się 43. walne zebranie członków Związku Miast i Gmin Nadnoteckich. Podczas tego spotkania przedstawiliśmy sprawozdanie merytoryczno-finansowe Zarządu Związku za 2022 rok, jak również stanowisko Komisji Rewizyjnej. Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone jednogłośnie, zostało udzielone zarządowi absolutorium, a także podjęliśmy właśnie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania merytoryczno-finansowego za 2022 rok i przeznaczenia zysku z 2022 roku na pozostawienie go do wyników finansowych na lata przyszłe. W drugiej części naszego spotkania pan Artur Kubica, przedstawiciel firmy Delta Partner,
z którą współpracuje związek, przedstawił prezentację projektu pilotażowego związku Certyfikacja produktów regionalnych Nadnotecka Marka. Potem wręczyliśmy certyfikaty i tak w trakcie tych obrad naszych, w których mieliśmy gości i uczestniczyli w nich między innymi dyrektor regionalny Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy pan Grzegorz Smytry, przewodniczący Rady Miejskiej w Nadnotecią pan Paweł Wiśniewski, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Nakle Nadnotecią pani Jolanta Tadych. A z terenu naszej gminy, co było dla nas niezwykle ważne i niezwykle miłe, podczas tych obrad i wśród 22 certyfikatów, które zostały wręczone dwa certyfikaty dla naszych pszczelarzy. I tak otrzymali je Nadnotecką Markę. Dla swoich produktów otrzymał pan Andrzej Kuś oraz pan Andrzej Płotka. Certyfikaty te zostały wręczone w obecności prezesa nakielskich pszczelarzy, pana Ludwika Żurka. 23 marca pan Piotr Kalamon uczestniczył w spotkaniu lokalnego partnerstwa wodnego powiatu nakielskiego, a przewodnim tematem było racjonalne gospodarowanie wodą w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Zostało przedstawione sprawozdanie przewodniczącego partnerstwa za 22 rok oraz wdrażanie działania umożliwiające pozyskanie funduszy na realizację inwestycji wodnych, przepraszam, które zaprezentował przedstawiciel Departamentu Rolnictwa i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Dyrektor Zarządu Zlewni w Inowrocławiu pani Daria Świerblewska zaprezentowała natomiast informacje o zrealizowanych przedsięwzięciach przez Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie w 2022 roku. 25 marca w Nakielskim Ośrodku Kultury odbyła się 7. edycja konkursu pianistycznego dla dzieci i młodzieży pod honorowym patronatem Rafała Blechacza. Do naszego miasta przyjechali reprezentanci z takich miast jak Warszawa, Szczecin, Zielona Góra, Zduńska Wola, Sochaczew, Grajewo, Solec Kujawski, Toruń, Kętrzyn, Gniezno, Tarnowo Podgórne, Poznań, Konin, Sopot, Gdańsk, Słupca, Zgórska oraz z Bydgoszczy. No i oczywiście byli również reprezentanci z naszego miasta. Występy oceniało jury w składzie pani Joanna Marcinkowska, pan Michał Szymanowski oraz pan Adam Zok. Podczas tego spotkania głos zabrali pani Anna Maćkowska w imieniu wojewody kujawsko-pomorskiego, pan Michał Dubkowski odczytał list od marszałka województwa kujawsko-pomorskiego pana Piotra Całbeckiego. Głos zabierał również starosta nakielski pan Tadeusz Sobol. Dyrektor Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w Nakle nad Notecią pani Beata Nering oraz dyrektor Nakielskiego Ośrodka Kultury pan Michał Dubkowski wręczyli podziękowania i upominki opiekunom i nauczycielom uczestników konkursu. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej. Oczywiście jury przedstawiło rozstrzygnięcia konkursów i wręczyło nagrody laureatów. Na podkreślenie zasługuje fakt, że 7. konkurs pianistyczny dla dzieci i młodzieży pod patronatem pana Rafała Blechacza spotkał się, tak jak przed chwilą powiedziałem, z bardzo dużym odzewem młodych adeptów muzyki poważnej z terenu całego naszego kraju. I tak jak podkreśliła przewodnicząca jury, pani profesor Joanna Marcinkowska, konkurs stał na bardzo wysokim poziomie. Jest to niezwykła promocja również dla naszego miasta i chciałbym jeszcze z tego miejsca raz organizatorom, jak również partnerom konkursu wyrazić słowa podziękowania za to, że mogliśmy taki konkurs zorganizować na terenie naszego miasta i na pewno zapewniamy, że będą kolejne konkursy w kolejnych latach. Dzisiaj możemy śmiało powiedzieć, że konkurs pianistyczny dla dzieci i młodzieży pod honorowym patronatem pana Rafała Blechacza jest już konkursem ogólnopolskim. 28 marca w odpowiedzi na otrzymane zaproszenie wspólnie z zastępcą panem Piotrem Kalamonem uczestniczyłem w walnym zgromadzeniu delegatów Gminnej Spółki Wodnej w Nakle nad Notecią.
Podczas tego spotkania zostały przedstawione sprawozdania za rok 2022 oraz projekty planów na rok 2023. Chciałbym podkreślić fakt, że nasza spółka wodna, której gmina Nakło jest udziałowcem, w minionym roku pozyskała sprzęt do prac związanych z utrzymaniem urządzeń melioracji szczegółowej, ale nie tylko, i innych prac o wartości ponad 1 200 000 zł. Jest to sprzęt, który pozwoli na większą ilość robót, na mechanizację tych prac i na to, żeby w realny sposób działać w zakresie prawidłowego utrzymania, a jak również budowy, czy odtwarzania, czy po prostu utrzymania bieżącego naszych urządzeń związanych z rowami, wodami, ciekami na terenie naszej gminy. Spółka również zamierza wychodzić z usługami zewnętrznymi na zewnątrz naszej gminy, jeśli będzie taka możliwość, żeby świadczyć te usługi dla innych spółek wodnych czy dla innych podmiotów na terenie chociażby naszego powiatu. Szanowni Państwo, zgodnie z zapisami Statutu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią informuję Państwa o wszystkich ważniejszych sprawach w zakresie kadr. I tak, w wyniku ogłoszenia o naborze nr 2 przez 2023 z dnia 9 stycznia 2023 roku na stanowisko aplikanta Straży Miejskiej został wybrany kandydat, który spełnił wymagania formalne, jednak z przyczyn osobistych zrezygnował z zatrudnienia w Straży Miejskiej. Ogłoszono ponownie konkurs. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nakle informuje, iż w ostatnim miesiącu realizował następujące dodatki. Dodatek elektryczny, wpłynęły 134 wnioski, i wniosek o refundację podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe to 55 wniosków. Na dzień 30 marca na terenie naszej gminy przebywało 128 uchodźców w mieszkaniach osób prywatnych. Natomiast w miejscach zbiorowego zakwaterowania przebywa 20 uchodźców. Łącznie do dnia 23 lutego 2023 roku rotacyjne schronienie otrzymało około 129 osób w miejscach zbiorowego zakwaterowania. Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Przeciwpożarowej jest w całodobowym kontakcie, dyżurze z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy, który zajmuje się lokowaniem osób przybyłych z Ukrainy na terenie naszego województwa. W tym kierunku Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego na bieżąco współpracuje z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nakle oraz Strażą Miejską w Nakle. Przedstawiam Państwu informacje z przeprowadzonych przetargów. 7 marca ogłoszone zostało postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji na wykonanie zadania budowa zadaszonego lodowiska z funkcją boiska wielofunkcyjnego w Nakle nad Notecią. Zadanie dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych. Termin składania ofert został wyznaczony na 13 kwietnia 2023 roku. 9 marca zostały zawarte umowy w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina, część pierwsza i druga. W części pierwszej dostawa serwerów i macierzy wraz z migracją aktualnego środowiska wirtualizacji to kwota 94 832 zł i 2 zł i 2 grosze brutto. W tym postępowaniu wpłynęły dwie oferty. W tym tańsza oferta to 75 464 zł brutto została odrzucona z powodu niewniesienia wadium. A w części drugiej modernizacja infrastruktury sieciowej wpłynęła jedna oferta z ceną 69 999 zł i 30 groszy brutto. Dostawcą sprzętu została spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Eximo Projekt z siedzibą w Bydgoszczy. Termin wykonania zamówienia wynosi dla części pierwszej 60 dni, a dla części drugiej 90 dni od dnia zawarcia umowy. 10 marca ogłoszony został przetarg nieograniczony w imieniu i na rzecz Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin na wykonanie zadania inwestycyjnego budowa kanalizacji sanitarnej w Paterku, ulica Wyzwolenia, gmina Nakło nad Notecią
oraz na odcinku Zamość-Tur, gmina Szubin. Termin składania ofert wyznaczony został na 6 kwietnia 2023 roku. 14 marca ogłoszone zostało postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji na wykonanie zadania podniesienie jakości usług społeczno-kulturalnych w Nakle nad Notecią poprzez rozbudowę Nakielskiego Ośrodka Kultury o powiatową i miejską bibliotekę publiczną. Zadanie dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych. Termin składania ofert do dnia 12 kwietnia 2023 roku. Oczywiście jeśli chodzi o kanalizację, to również jest do 6 kwietnia, oferty można składać wcześniej. 15 marca nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na wykonanie zadania budowa stadionu lekkoatletycznego kategorii 4A w ramach przebudowy stadionu miejskiego w Nakle nad Notecią w zakresie modernizacji pomieszczeń w zespole szkolno-przedszkolnym nr 4 w Nakle nad Notecią. W wyznaczonym terminie złożone zostały dwie oferty, w tym najtańsza na kwotę 281 997 zł i 72 grosze brutto, a najdroższa na kwotę 314 803 zł i 49 groszy brutto. Obecnie trwa weryfikacja ofert. Szanowni Państwo, tutaj informacja dodatkowa, a właściwie dwie informacje. Jak Państwo wiecie, nasz stadion musi mieć tak zwaną część rozgrzewkową i tutaj już odbyły się oczywiście, to zadanie jest w realizacji i ta część będzie stanowiła również integralne boisko nie tylko dla stadionu rozgrzewkowe, ale również na co dzień dla młodzieży, dla dzieci ze szkoły podstawowej nr 4. W ten sposób rozwiązujemy dwa problemy. Czyli modernizujemy boisko przy czwórce, to boisko przy czwórce będzie również stanowiło zaplecze dla stadionu, bo przecież zawody lekkoatletyczne nie odbywają się codziennie. I tutaj myślę, że to rozwiązanie będzie rozwiązaniem, czy jest rozwiązaniem bardzo racjonalnym. I w podobnym duchu postanowiliśmy, aby część szatniowa, bo na naszym stadionie tych szatni nie jest wystarczająca ilość, są tylko dwie szatnie piłkarskie, żeby szatnie, gabinety rehabilitacyjne, gabinety dla wszystkich zawodników, szatnie i również, tutaj pan burmistrz mi podpowiada, że również będzie część prasowa, czyli będzie też pomieszczenie nawet dla prasy, stanowiło zaplecze naszej sali gimnastycznej w szkole nr 4. Dzięki temu wyremontujemy to zaplecze. Na co dzień będzie ono integralną częścią dla lekcji wychowania fizycznego prowadzonych przez nauczycieli w czwórce. Natomiast podczas zawodów lekkoatletycznych będzie pomagało i będzie stanowiło zgodnie z wymaganiami Polskiego Związku Lekkiej Atletyki zaplecze dla naszego stadionu. Tutaj mieliśmy jeden problem i o czym chcę Państwa poinformować, a mianowicie kilkanaście lat temu w zapleczu sali gimnastycznej w jednym z pomieszczeń został zorganizowany punkt biblioteczny, biblioteka dla osiedla Łokietka. I niestety, ale zgodnie z wymaganiami zaplecza dla stadionu, ten punkt musieliśmy przenieść. Myśmy prowadzili rozmowy ze spółdzielnią mieszkaniową Chrobry, aby przenieść ten punkt na czas budowy nowej biblioteki do jednego z pomieszczeń, które jest na osiedlu Łokietka, którym spółdzielnia dysponuje. Niestety po negocjacjach koszty wynajmu tych pomieszczeń uważaliśmy, że są zbyt wysokie i ostateczna decyzja jest taka, że ta biblioteka oczywiście będzie, ale będzie funkcjonowała w pomieszczeniach spółki Nakielski Sport na Nakielskim Basenie. Tam żeśmy takie pomieszczenie przygotowali i biblioteka, jeśli nie jest już przeniesiona, to jest w trakcie przenosin i zapewniam wszystkich, że będzie biblioteka czynna i będą te książki tutaj również dla mieszkańców tej części miasta dostępne.
Natomiast w momencie, kiedy wybudujemy już tutaj główny obiekt, nowy, piękny obiekt przy Nakielskim Ośrodku Kultury, to wtedy zostanie to również wchłonięte i przeniesione dla tej części miasta. Będzie tutaj bardzo nowoczesny też obiekt dla całego miasta, ale zlokalizowany tutaj przy Nakielskim Ośrodku Kultury i będzie obsługiwała ta biblioteka również mieszkańców osiedla Łokietka. No i oczywiście wszystkich innych ulic z całego miasta i w ogóle mieszkańców naszej gminy. 17 marca odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na wykonanie zadania przebudowa odcinka drogi gminnej 09083 ulica Notecka. W tym terminie wpłynęło 6 ofert, w tym najtańsza 509 183 zł 10 groszy brutto, a najdroższa 658 743 zł i 62 grosze brutto. W tej chwili trwa weryfikacja ofert. Jak Państwo wiecie, do tego zadania mamy dofinansowanie w wysokości 60% kosztów kwalifikowanych ze środków Pana Wojewody w ramach rządowego programu budowy dróg lokalnych. 27 marca rozstrzygnięte zostało postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji na kompleksowe wykonanie portalu internetowego www.naklo.pl w ramach modułu tworzenie domen platform portali, tylko związane z cyberbezpieczeństwem i dostosowaniem do WCAG 2.1 w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina. Wykonawcą usługi została firma Troll Intermedia spółka z o.o. z siedzibą we Wronkach. Cena oferty to 137 760 zł brutto. Oferta była jedyną złożoną w postępowaniu. W najbliższym czasie z wykonawcą zostanie zawarta umowa. 29 marca nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu w trybie podstawowym bez negocjacji na wykonanie zadań. Część pierwsza, rozbudowa placu zabaw na działce numer 2814/16 obręb Nakło nad Notecią dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień. Jedna oferta, cena 64 135 zł brutto. Część druga, rozbudowa istniejącego placu zabaw w Trzeciewnicy, trzy oferty. Najtańsza to 14 004,92 zł brutto, a najdroższa to 23 800 zł brutto. Część trzecia, budowa placu zabaw na działce 113/3 w Wierzchach dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień. Trzy oferty, najtańsza 13 900 zł brutto, najdroższa to 126 881 zł brutto. Część czwarta, modernizacja placu zabaw w Potulicach dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień. Trzy oferty, najtańsza to 39 500 zł brutto, a najdroższa to 47 807 zł 64 grosze brutto. Część piąta, zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Michalin dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień. Dwie oferty. Najtańsza to 38 000 zł brutto, a najdroższa to 79 802 zł i 40 groszy brutto. W tej chwili trwa weryfikacja ofert. Wysoka Rado, Szanowni Państwo, chciałbym również poinformować, że zgodnie z ustaleniami z klubami radnych Rady Miejskiej, które są jednogłośne, w ramach wniosków do rządowego programu ochrony zabytków złożyliśmy jako gmina Nakło wniosek na remont, na przystosowanie obiektu przy ulicy Księdza Piotra Skargi 2 na potrzeby naszej szkoły muzycznej. Ponadto zostało złożonych jeszcze 6 wniosków na ten konkurs. 6 wniosków, które spełniły wymagania formalne, które Wysoka Rada przyjęła podczas jednej z nadzwyczajnych sesji. I te wnioski, które spełniły wymagania formalne, zostały również przesłane do Warszawy do oceny. Mamy nadzieję, że
znajdą one aprobatę u władz i te pieniądze, ten konkurs zostanie dla nas rozstrzygnięty i dla naszych beneficjentów pomyślnie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo za przedstawienie sprawozdania i Szanowni Państwo, czy są pytania do sprawozdania Pana Burmistrza? Bardzo proszę, jako pierwszy zgłosił się Pan Radny Jan Światłowski. Proszę bardzo. Znaczy Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Koleżanki, Koledzy Radni. Ja może ponieważ jest to sprawozdanie Burmistrza i pytania do sprawozdania, ale jeżeli Pan Przewodniczący pozwoli, to chciałbym się odnieść do 16 właśnie marca, do tego uroczystego apelu, w którym również uczestniczyłem, no, w apelu, w którym zostało podpisane porozumienie o przekazaniu szkoły, czy o przejęciu szkoły przez żeglugi przez ministra infrastruktury. Ja byłem na tym uroczystym apelu, zostałem nawet tam poproszony o zabranie głosu, ale jakby to nie było miejsce i atmosfera, żeby po prostu o tym, co, o czym chcę teraz tutaj tylko powiedzieć, tam mówić, bo no wiadomo, że tam tym głównym aktorem w tym dniu był przecież pan minister infrastruktury, bo to on tą szkołę przejmował. No oczywiście pan minister podkreślił, że jak to powiedział, do tanga trzeba dwojga. Również podziękował za podjęcie takiej uchwały przez Radę Powiatu, przez pana starostę o przekazaniu tej szkoły. Ja chciałbym podziękować w tym miejscu właśnie wszystkim, również koleżankom, kolegom, tutaj radnym Rady Miejskiej, panu burmistrzowi, bo przecież wszyscy zajmowaliśmy stanowisko w tej sprawie, żeby no, że tak powiem, przekonać Radę Powiatu do podjęcia uchwały o przekazaniu tej szkoły. Już pan burmistrz to zrobił. No, oczywiście jako tutaj powiem stary dyrektor mogę tylko podziękować za takie stanowcze stanowisko pana starosty, pana Sobola, no ale również Rady Powiatu, bo rozumiem, że przecież tam ta decyzja nie była łatwa, bo tam są przecież 4 gminy wchodzą w skład tego powiatu. I na pewno nie była to decyzja łatwa, ale udało się. Natomiast osobiście chciałbym podziękować panu Ignacemu Pogodzińskiemu z Szubina, bo to myślę, że to taka moja mała cegiełka tutaj do przejęcia tej szkoły, ponieważ no, rozmawiałem z panem Pogodzińskim i w końcu udało mi się przekonać go. I pan Pogodziński powiedział, że no dobrze, że zrobi to dla mnie, tak, że spróbuje przekonać swój klub, żeby zagłosowała, żeby poparła uchwałę o przejęciu szkoły. A teraz już tylko wszystko w rękach tej społeczności Zespołu Szkół Żeglugi. Mam nadzieję, że wykorzystają tą szansę i będą rozwijać zainteresowania czy umiejętności, kwalifikacje wykraczające oczywiście poza zawód, który młodzież sobie wybrała. No tak jak to było kiedyś właśnie w żegludze i tego im z całego serca życzę. Przepraszam Panie Przewodniczący, że to nie pytanie, tylko głos. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani Radna Ewa Haberska, proszę. Panie Przewodniczący, Koleżanki, Koledzy Radni, Panowie Burmistrzowie. Ja chciałabym odnieść się do dnia 23 marca, do sprawozdania z dnia 23 marca, spotkania Lokalnego Partnerstwa Wodnego Powiatu Nakielskiego. I między innymi tam dyskutowano o możliwości wdrażania działań umożliwiających pozyskanie funduszy na realizację inwestycji wodnych. A ponieważ wcześniej była mowa o tym, że otrzymaliśmy ponad 412 tysięcy złotych na remont ulicy Noteckiej i jest w tej chwili wniosek na etapie weryfikacji ofert, że remont będzie wykonany. Nasunęło mi się takie pytanie, takie dywagacje, czy w związku z tym wdrażaniem działań umożliwiających pozyskiwanie funduszy istnieje możliwość ubiegania się o realizację budowy bulwarów nadnoteckich, bo przecież my za chwilę tutaj będziemy mieli pokończone realizacje wielu inwestycji na terenie Nakła.
i przez spółkę czy Wody Polskie moglibyśmy też pozyskiwać środki, czy ewentualnie wnioskować do osób odpowiedzialnych za brzegi rzeki, czy takie bulwary mogłyby w Nakle powstać? To jest takie moje pytanie, na które niekoniecznie trzeba odpowiedzieć, ale po prostu... Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, to gremium zajmuje się tylko i wyłącznie retencją, natomiast, czyli wodą. Natomiast jeżeli chodzi o infrastrukturę towarzyszącą, to są inne środki z innych źródeł. Te środki, którymi my dysponujemy w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych bydgoskiego obszaru funkcjonalnego w nowej perspektywie, chciałbym tutaj zauważyć, że już wspólnie przeznaczyliśmy i realizacji tego zadania nie ma. Natomiast jest bardzo ważne zadanie, do którego będziemy przystępowali jeszcze w tym roku w ramach środków unijnych. Te decyzje zapadną w najbliższym, myślę, miesiącu i będziemy przystępowali do budowy centrum przesiadkowego, takiego parkingu przy łączącego, to jest, możemy powiedzieć, ulicy Notecką z ulicą Poznańską przy Orlenie. Jak Państwo wiecie, tam powstanie kolejny parking wlotowy do miasta z lądowiskiem dla śmigłowców, głównie lotniczego pogotowia ratunkowego, bo takowy problem w naszym mieście istnieje. I ta lokalizacja, ta inwestycja, jeśli się nic złego nie wydarzy, będzie realizowana jeszcze w tym roku z zakończeniem do trzeciego kwartału roku przyszłego. Druga inwestycja, i to jest też w tym rejonie miasta i ma też wzmocnić parkingi na różnego rodzaju festyny, imprezy, które odbywają się chociażby w okolicach przystani. Druga inwestycja, którą mamy zaplanowaną i którą mamy zaprojektowaną, to Nadnotecki Park Rowerowy. I ta inwestycja będzie realizowana sukcesywnie, jak będą organizowane, ogłaszane konkursy w zintegrowanych inwestycjach terytorialnych. Jest również zapisana, będzie zapisana, bo to jest jeszcze cały czas projekt w strategii ZIT-u. To w ramach środków unijnych, a trzecia bardzo ważna inwestycja, na której się skupiamy i na której nie mamy jeszcze wystarczającej ilości pieniędzy, jak Państwo wiecie, bo o tym rozmawiamy. Na razie mamy około 4 milionów euro, a potrzebujemy jeszcze trochę. To jest budowa Nakielskiego Amfiteatru. I w tej chwili odpowiedzialnie mówimy, że to jest krok po kroku do realizacji. Natomiast w naszych planach nie ma inwestycji bulwarów nadnoteckich. Natomiast Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy w tej chwili prowadzi zawieszoną inwestycję, bo tam jest bardzo trudne postępowanie sądowe i to nie jest nasza wina, w zakresie tutaj nabrzeży, rewitalizacji nabrzeży, ale głównie to jest związane z wodą, z Notecią, w rzece realizowane na terenie naszego miasta. Jak Państwo wiecie, niejednokrotnie zwracacie na to uwagę. Jest tam na tej inwestycji, powiedzmy szczerze, bałagan, bo ona została zawieszona. Tam są dwa procesy sądowe. I w tej chwili, tak jak informuje Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Bydgoszczy, pan dyrektor Grzegorz Smytry, jeden proces sądowy trwa w Poznaniu, a drugi proces sądowy rozpoczął się w Bydgoszczy. Niestety, ku naszemu niezadowoleniu, również mojemu, nie mamy na to wpływu. To wszystko musi się tam odbyć i zakończyć. Wtedy RZGW zakończy swoją inwestycję i wtedy będziemy mogli myśleć, jeśli będą możliwości pozyskania środków, które na ten moment, mówię odpowiedzialnie, nie ma. Trzeba mówić prawdę, na ten moment nie ma. Jeśli takowe by się pojawiały, oczywiście będziemy rozmawiali. Natomiast chcę wspomnieć, że mamy przygotowaną kolejną inwestycję w tamtym rejonie miasta, przy ulicy Halera,
ale żeby to robić, to nie mamy też na dzisiaj finansowania, ale na pewno jeśli mamy jakieś projekty, tak jak podkreślamy na zebraniach wiejskich, jeśli są projekty przygotowane, to one jak gdyby wchodzą do tej poczekalni, jak tylko środki się zdobywa, to będziemy starali się realizować i taką inwestycją jest kładka nad Notecią łącząca ulicę Halera z ulicą za Notecie w miejscu, gdzie był kiedyś pierwotnie most do naszego miasta. I tam mamy zaprojektowaną kładkę pieszo-rowerową w ramach też poprawy komunikacji i dla mieszkańców, mówimy o komunikacji pieszej i rowerowej, dla mieszkańców ulicy za Notecie, ale również ma mieć to charakter uatrakcyjnienia tej części miasta. Bagatela to są też miliony złotych. Dziękuję bardzo. Panie burmistrzu, bardzo gorąco dziękuję za bardzo, bardzo wyczerpującą odpowiedź, satysfakcjonującą mnie bardzo. Dziękuję bardzo. Pan radny Dariusz Domek, proszę. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, zaproszeni goście, panie burmistrzu, mam pytanie do wydarzenia, bardzo ważnego wydarzenia, które miało miejsce 16 marca, a mianowicie podpisania listu intencyjnego dotyczącego budowy, gdzie zastąpienie miałoby tutaj nastąpić przejazdu kolejowo-drogowego w ciągu ulicy Pocztowej Mickiewicza bezkolizyjnym skrzyżowaniem dwupoziomowym, a przejazd w ciągu ulicy Szkolnej Gimnazjalnej przejściem podziemnym dla pieszych i rowerzystów. Był podpisany list intencyjny i mam pytanie, czy znane są chociażby jakieś tutaj orientacyjne terminy, kiedy takie działania miały być realizowane? Tak jest. W przyszłym tygodniu dookreślimy sobie już praktycznie na podstawie porozumienia zakres prac, które my będziemy wykonywali. Mogę Państwu wstępnie powiedzieć, że nasze zobowiązanie będzie dotyczyło w pierwszym etapie przygotowania programu funkcjonalno-użytkowego dla tych przedsięwzięć, dla tunelu drogowego. Po tym tunelu drogowym łączącym ulicę Rondo PKS, tak powiem, z ulicą Krzywoustego będzie również przejście dla pieszych rowerzystów, czyli to będzie tunel dla samochodów, pieszych rowerzystów, a drugi tunel łączący ulicę Gimnazjalną z ulicą Mickiewicza będzie tunelem dla pieszych. To wynika z założeń PKP, które już są dla przebudowy linii numer 18. I w tym zakresie już wcześniej uczestniczyliśmy w pewnych pracach koncepcyjnych. Te projekty mają poprawić, tak jak mówiłem w sprawozdaniu, bezpieczeństwo ruchu, bo dzisiaj widzicie Państwo, że te rogatki się bardzo często opuszczają, bardzo często podnoszą, powstają korki, ten ruch nie jest płynny, piesi muszą czekać, czyli mamy dużo kłopotów z połączeniem północnej i południowej części miasta. Tak, nie mamy, tak, oprócz mostu przy cukrowni, tego wiaduktu, nie mamy drugiego bezkolizyjnego połączenia. I te dwa elementy PKP założyło. My się wpisujemy w tok przygotowania dokumentacji do realizacji zadań. Jednocześnie zgodnie z listem intencyjnym będziemy wspólnie z PKP zabiegali o środki na realizację, bo to będą bardzo duże pieniądze. Natomiast powiem w ten sposób, jestem optymistą w tym zakresie. Na pewno to nie potrwa ani pół roku, ani rok, ale w momencie, kiedy zostaną w pełni uruchomione środki również zewnętrzne, bo jak Państwo wiecie, w nowej perspektywie unijnej, bardzo duży nacisk w budżecie jest kładziony w naszym kraju na budowę, rozbudowę, przebudowę linii kolejowych z poprawą infrastruktury towarzyszącej, infrastruktury bezpieczeństwa i chcemy tutaj wspólnie działać w tym kierunku z PKP, aby ubiegać się o środki na realizację tych zadań.
Drugi niezwykle ważny element, o którym może się mniej wspomina, ale trzeba to bardzo mocno podkreślić, że te inwestycje się bardzo mocno wpisują w poprawę jakości powietrza w Nakle. Bo przecież samochody stojące, a nie jadące i dymiące rury bardzo mocno zatruwają powietrze wszelkiego rodzaju tak zwanymi NOx-ami, czyli tak zwanymi tlenkami azotu o różnej wartościowości, które powodują, czy są przyczyną chorób nowotworowych. Mówmy o tym otwarcie. Chciałbym również w tym miejscu podkreślić, jeśli już mówimy o ochronie powietrza, że w naszym mieście po raz pierwszy od wielu lat, jeśli chodzi o ilość wskazań przekroczenia jakości powietrza, jesteśmy już poniżej dopuszczalnej normy. Szanowni Państwo, 10 lat temu, 9, mieliśmy prawie pół roku dni tak zwanych, powiem popularnie, smogowych w Nakle, bo było ich około 140. Niechlubna lista miast najbardziej zanieczyszczonych kraju w Europie. Wszyscy to czytaliśmy, wszyscy o tym mówiliśmy. Wszystkie działania podejmowane przez naszych mieszkańców, przez Wysoką Radę, przez nas razem wspólnie, związane z wyjściem naprzeciw wymiany ogrzewań, wcześniej program Kawka, teraz program Czyste Powietrze, mówimy o programach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. W naszym mieście dotacje do wymiany ogrzewań. I powiem tak, również zmiany organizacji ruchu przyczyniły się do tego, że w 2022 roku po raz pierwszy, Szanowni Państwo, mamy tylko, a ja powiem jeszcze na razie aż, bo to jest jeszcze cały czas moim zdaniem dużo, 30 dni smogowych. Chciałoby się, żeby było zero i musimy do tego zmierzać. Natomiast z tych 140 zeszliśmy do 30, gdzie norma dopuszczalna to jest 35 dni w roku w danym miejscu. Zeszliśmy poniżej tych 35 i myślę, że nie będziemy szczędzili nadal wysiłków również w zakresie dążenia do realizacji inwestycji, o których wspomniał Pan Radny, żeby to nadal nam malało. To jest bardzo, bardzo ważne i uważam to za jeden z priorytetów naszej działalności. Dodam tylko, Szanowni Państwo, bo słuchają nas też mieszkańcy, kiedy dłuższy czas temu, a ten kontakt mamy cały czas z Regionalnym Centrum Onkologii w Bydgoszczy, rozmawiałem z panem doktorem Tomaszem Mierzwą w zakresie działań profilaktycznych, w zakresie działań, które powinniśmy robić, które się dzieją często dla naszych mieszkańców w zakresie walki z przyczynami, bo to jest najważniejsze, chorób nowotworowych. To my byliśmy wtedy w niechlubnej czołówce województwa kujawsko-pomorskiego zachorowań. A przyczyną tego, jak mówią dane i RCO, i Ministerstwa Zdrowia, jest również stan powietrza. Nie mamy się co oszukiwać. Jeśli te wszystkie działania dla poprawy jakości powietrza wykonujemy, to również są to działania profilaktyczne, jeśli chodzi o ochronę zdrowia, oprócz badań, wszelkiego rodzaju medycznych kwestii, to również to przyczynia się do tego, że powinien krok po kroku również następować, powinna w tym zakresie następować poprawa. Nigdy nie stanie się to z dnia na dzień. Musimy po prostu konsekwentnie, krok po kroku czynić to wszystko, co czynimy i starać się, żeby te wszystkie zadania kolejne wykonywać. A jeszcze jedno. Bardzo dobrze idzie współpraca z PKP PLK w zakresie konsultacji projektu, już jest praktycznie na końcowym etapie, przebudowy, gruntownej przebudowy tunelu pieszego na dworcu. To również jest przyczyna, będzie jeszcze do poprawy, ponieważ więcej, jak ten tunel powstanie, tak Państwo wiecie, parking się zapełni. On się zapełni. On już ma coraz więcej chętnych. My to rozumiemy, że przejście
poprzez rogatki nie sprzyja chęci zostawienia tam pojazdu i przesiadania się na pociąg i jeszcze cały czas kierowcy. I to jest zrozumiała rzecz, szukają tych miejsc w okolicach osiedla Chrobrego. Ale w momencie, kiedy to przejście podziemne zafunkcjonuje, to też się zmieni i bardzo duża część pojazdów tam stanie. Dziękuję bardzo. Oby nie był za mały. Dziękujemy bardzo. Czy jeszcze są jakieś pytania do przedstawionego sprawozdania? Nie widzę, a więc dziękuję serdecznie i za pytania, i za wyjaśnienia, za odpowiedzi. Szanowni Państwo, możemy jeszcze przed przerwą przejść do punktu czwartego. To jest podjęcie uchwał w sprawach i punkt 4a jest to projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nakło nad Notecią na rok 2023. I bardzo proszę pana skarbnika Jarosława Kiecę o przedstawienie projektu uchwały. Panie przewodniczący, panie i panowie radni, szanowni państwo. Uchwała zmieniająca budżet została szczegółowo omówiona na poszczególnych komisjach Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią i wynika między innymi ze zmian w planie dochodów i wydatków wynikających z przesłanych informacji i decyzji Ministerstwa Finansów oraz wojewody kujawsko-pomorskiego, zwiększającymi lub zmniejszającymi wysokość subwencji, dotacji i środków na rok bieżący. Co bardzo istotne w tej zmianie, to to, że w związku z ustaleniem wyniku budżetu za rok 2022, który zamknął się nadwyżką budżetu w wysokości 6 506 336 zł i 3 grosze, przy założonym deficycie 5 500 000 zł, możliwe stało się ustalenie kwoty wolnych środków, jakie gmina posiada do dyspozycji na rok budżetowy 2023 i lata kolejne. W wyniku dokonanych zmian planowany deficyt budżetu wyniesie 24 306 336 zł i 3 grosze. Przedstawiony projekt uchwały zakłada, że deficyt zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 6 milionów złotych, a nie tak jak planowano w uchwale przyjętej 22 grudnia 10 milionów złotych, przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 16 659 323 zł i 62 grosze oraz przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w artykule 217 ust. 2 punkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 647 012 zł 41 groszy. Dodatkowo projekt uchwały zakłada zwiększenie rozchodów w roku 2023 o kwotę 1 400 000 zł, przeznaczając je na wykup wyemitowanych w latach poprzednich obligacji. Zmniejszenie planowanej emisji obligacji o 4 miliony złotych oraz przeznaczenie dodatkowej kwoty 1 400 000 zł na spłatę długu spowoduje zmniejszenie zadłużenia na dzień 31 grudnia 2023 w stosunku do pierwotnie planowanego w tej uchwale budżetowej o 5 400 000 zł. Przyglądając się globalnie kwocie długu gminy, to kształtuje się on następująco. Kwota długu na 31 grudnia 2021 wynosiła 83 534 585 zł 8 groszy. Kwota długu na 31 grudnia 2022 wyniosła 81 819 112 zł 4 grosze. Pierwotna planowana kwota długu na koniec roku 2023 zgodnie z przyjętą uchwałą 22 grudnia zakładała kwotę długu na poziomie 86 512 440 zł. Jednakże przedłożony projekt zakłada, że kwota długu na 31 grudnia 2023 wyniesie 81 112 440 zł. Oznacza to, że zadłużenie na przełomie dwóch lat spadnie może o niewielką kwotę, ale jest to kwota 2 422 145 zł i 8 groszy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są pytania bądź uwagi do przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę, nie ma, więc możemy przejść do głosowania. Bardzo proszę o umożliwienie głosowania. Kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu?
Dziękuję. Głosowało 19 radnych za przyjęciem projektu uchwały. Było 19 radnych, głosów przeciw, wstrzymujących nie było. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Dziękuję bardzo i panie skarbniku, bardzo proszę o drugi projekt uchwały oznaczony w porządku obrad jako punkt 4b. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Nakło nad Notecią na lata 2023-2040. Szanowni państwo, również wieloletnia prognoza finansowa została szczegółowo omawiana na posiedzeniach komisji. Zmiany w UPF-ie wynikają głównie z wprowadzenia wykonania budżetu za rok 2022 oraz dokonanych zmian w budżecie gminy na rok 2023 w zakresie planowanych dochodów, planowanych wydatków, wyniku budżetu, przychodów i rozchodów. Zmiana w załączniku numer 2 dokonana została w związku z prowadzeniem jednego przedsięwzięcia z limitem wydatków 65 tysięcy złotych, a w załączniku numer 3 opisane zostały zmiany dokonane w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, głównie wynikające ze zmian w dochodach, wydatkach, przychodach i rozchodach. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są pytania bądź uwagi do przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę, a więc możemy przejść do głosowania. Bardzo proszę o umożliwienie głosowania. Kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję bardzo. Głosowało 18 radnych za przyjęciem projektu uchwały. Było 18 radnych, głosów przeciw, wstrzymujących nie było. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Dziękuję bardzo panie skarbniku za przedstawienie tych projektów. I pozwolę sobie jeszcze przedstawić kilka projektów kolejnych uchwał. Projekt oznaczony w porządku obrad jako punkt 4c. Jest to projekt uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią w sprawie nadania nazwy ulicy w Nakle nad Notecią. Ten projekt był omawiany na poszczególnych komisjach i tutaj na wniosek pana burmistrza Piotra Kalamona proponowana jest autopoprawka do tego projektu uchwały. Autopoprawka dotyczy paragrafu pierwszego uchwały, tam gdzie mamy obręb Nakło nad Notecią księdza Jana Twardowskiego. Tutaj zastępuje się słowami KS, tak, czyli skrót od słowa księdza, KS. Jana Twardowskiego. Ta autopoprawka ma charakter porządkowy i wynika z konieczności zastosowania zasad pisowni przyjętej w uchwale Rady Miejskiej, uchwale numer 29, łamane na 629 na 2021 i tam w załączniku do tej uchwały właśnie jest informacja o stosowaniu skrótów, tak, od słowa ksiądz. Stąd nowe brzmienie nazwy ulicy to księdza Jana Twardowskiego, ale księdza pisanego jako skrót, tak, KS. To jest ta autopoprawka. Czy są pytania bądź uwagi do tego projektu uchwały bądź do zgłoszonej autopoprawki? Nie widzę, a więc możemy przejść do głosowania. Bardzo proszę, kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały wraz z tą autopoprawką? Kto przeciw, kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję bardzo. Głosowało 18 radnych za przyjęciem projektu uchwały, bo 18 radnych, głosów przeciw, wstrzymujących nie było. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Projekt kolejny oznaczony w porządku obrad jako punkt 4d. Jest to projekt uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią w sprawie nadania nazwy ulicy w Nakle nad Notecią. Projekt był omawiany na poszczególnych komisjach. Dotyczy tutaj nazwy ulicy Królowej Jadwigi. Czy w tym momencie są pytania bądź uwagi do tego projektu uchwały? Nie widzę, więc możemy przejść do głosowania. Bardzo proszę, kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały, kto przeciw, kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję bardzo. Głosowało 18 radnych za przyjęciem projektu uchwały, bo 18 radnych, głosów przeciw, wstrzymujących nie było. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Projekt kolejny oznaczony w porządku obrad jako punkt 4e. Jest to projekt uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków.
i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta i gminy Nakło nad Notecią. Projekt również był omawiany na poszczególnych komisjach. Czy w tym momencie są pytania bądź uwagi? Nie widzę, a więc możemy przejść do głosowania. Bardzo proszę. Kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję bardzo. Głosowało 18 radnych za przyjęciem projektu uchwały. Było 18 radnych. Głosów przeciw, wstrzymujących nie było. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Projekt kolejny, oznaczony w porządku obrad jako punkt 4F. Jest to projekt uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią zmieniającej uchwałę nr 45 łamane na 633 łamane na 2009 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie regulaminu dotyczącego zasad wynagradzania nauczycieli. Ten projekt również był omawiany na poszczególnych komisjach. Do tego projektu pani dyrektor Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji, pani Anna Biniakowska, zgłosiła autopoprawkę. Tutaj na wniosek pani dyrektor prośba jest, aby wprowadzić taką autopoprawkę. Autopoprawka dotyczy treści uzasadnienia i tam, jak mamy w przedostatnim zdaniu, w pierwotnej wersji projekt uchwały został przekazany do zaopiniowania związkom zawodowym. Tutaj proponowana jest autopoprawka polegająca na tym, że zdanie to otrzymuje brzmienie: projekt uchwały został przekazany do zaopiniowania związkom zawodowym, jednakże opinia związków zawodowych nie jest wiążąca dla Rady Miejskiej. To jest ta jedyna poprawka. Czy w tym momencie są pytania bądź uwagi do tego projektu i do tej autopoprawki? Nie widzę, a więc możemy przejść do głosowania. Bardzo proszę, kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały, kto przeciw, kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję bardzo. Głosowało 18 radnych za przyjęciem projektu uchwały. Było 18 radnych. Głosów przeciw, wstrzymujących nie było. Uchwała została przyjęta. Projekt kolejny oznaczony w porządku obrad jako punkt 4G. Jest to projekt uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr 61 łamane na 1204 na 2023 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 26 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany uchwały nr 58 łamane na 1178 łamane na 2022 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 26 listopada 2022 roku w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu uwzględnionej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców. Projekt był omawiany na poszczególnych komisjach. Czy w tym momencie są pytania bądź uwagi? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Bardzo proszę. Jest, przepraszam, nie widziałem. Pan radny Ryszard Kubiak, proszę bardzo. Panie przewodniczący, panowie burmistrzowie, ja mam takie pytanie. Ja rozumiem, że my mówimy w tej chwili o uchwale, w której tylko zmieniamy oczywistą pomyłkę pisarską. Niemniej uchwała mówi o ustaleniu stawki za 1 km przebiegu przejazdu uwzględnionej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów tegoż przejazdu. To jest związane przede wszystkim z obciążeniem finansowym również dla gminy. I moje pytanie brzmi tak. Pytanie jest skierowane do pani dyrektor. Czy mogłaby pani nam podać, jakie były koszty przejazdu w ubiegłym roku, jakie ponosiła gmina w stosunku do konieczności dopłat dla rodziców, a jakie pani przewiduje w tym roku? Dziękuję. Proszę państwa, dzień dobry. Panie przewodniczący, panowie burmistrzowie, Wysoka Rado. Ustawa wprowadzona dnia 17 stycznia tego roku podniosła stawki zwrotu za kilometr w dwóch tylko kategoriach, a nie tak jak poprzednio średnie zużycie samochodu
danego rodzica. W związku z tym koszty wzrosły nam czterokrotnie. Z 6100 za rok 2022 przewidujemy, bo to wszystko zależy od ilości dni, które dziecko uczęszcza do szkoły, będą to koszty w okolicach 200, przepraszam, 6 razy 4, 24. To będzie taki koszt. Tak. Czyli ja rozumiem, że koszt będzie czterokrotnie większy. Czterokrotnie większy. Rodzice mają prawo do, to znaczy to jest zadanie własne gminy. My pokrywamy rodzicom przejazd do placówek specjalistycznych, tak. Nie zawsze dane orzeczenie możemy tutaj wypełnić potrzeby dziecka. W związku z tym to dziecko jest przewożone dalej. I teraz moja pomyłka, pani radny. 60 tysięcy za ubiegły rok, 240 tysięcy za ten rok. To nie jest kwota 6 tysięcy. Dziękuję. Przepraszam bardzo, autopoprawka do poprzedniej uchwały była na wniosek pana radnego Jana Marciniaka. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania bądź uwagi do procedowanego obecnie projektu oznaczonego jako 4G? Czy wszystko już jest wyjaśnione? Nie ma więcej pytań. Bardzo proszę o poddanie pod głosowanie. Proszę o głosowanie państwa radnych. Kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję bardzo. Głosowało 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały było 18 radnych. Głosów przeciw, wstrzymujących nie było. Uchwała została przyjęta. Projekt kolejny oznaczony w porządku obrad jako punkt 4H. Jest to projekt uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez burmistrza miasta i gminy Nakło nad Notecią umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Projekt dotyczy umowy dzierżawy w miejscowości Nakło nad Notecią. Działki o powierzchni 3339 metrów kwadratowych, tutaj części działki o powierzchni 3000 metrów kwadratowych. Był omawiany na poszczególnych komisjach. Czy w tym momencie są pytania bądź uwagi? Nie widzę, a więc proszę o głosowanie. Kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję bardzo. Głosowało 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały było 17 radnych. Jeden głos przeciw. Nikt nie wstrzymał się od głosu. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. I jeszcze jeden projekt uchwały oznaczony w porządku obrad jako punkt 4i. Jest to projekt uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Nakło nad Notecią położonej w obrębie Potulice na rzecz Polska Spółka Gazownictwa, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie, oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy. Projekt tej uchwały był omawiany na poszczególnych komisjach. Czy w tym momencie są pytania bądź uwagi? Nie widzę, a więc możemy przejść do głosowania. Bardzo proszę, kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję. Głosowało 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały było 18 radnych. Głosów przeciw, wstrzymujących nie było. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Szanowni państwo, zgodnie tu z planem ogłaszam 30 minut przerwy i po przerwie będziemy procedować dalej. Dziękuję bardzo. Obrady dzisiejszej sesji Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią. Bardzo proszę już o uwagę. Jesteśmy w punkcie czwartym dotyczącym podjęcia uchwał i kolejny punkt zgodnie z porządkiem obrad dzisiejszej sesji to jest punkt oznaczony jako 4J.
Jest to projekt uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Teczią w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej w Nakle nad Teczią i nadania jej statutu. I tu bardzo proszę pana radnego Antoniego Żygowskiego, przewodniczącego Komisji Statutowej, o przedstawienie projektu uchwały. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, panie, panowie radni, zaproszeni goście, szanowni radiosłuchacze. Przedstawiam projekt uchwały oznaczony numerem 4J w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią i nadania jej statutu. Podstawę prawną pomijam. Paragraf pierwszy. W celu wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród młodzieży na wniosek Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 2 imieniem kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nakle nad Notecią wyraża się zgodę na utworzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią. Paragraf drugi. Młodzieżowej Radzie Miejskiej w Nakle nad Notecią nadaje się statut określający w szczególności zasady jej działania, tryb i kryteria wyboru i odwołania członków oraz zasady wygaśnięcia mandatu stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Nakle nad Notecią. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Osobiście byłem na wszystkich komisjach. Na pytania radnych wszystkie odpowiedziałem. Bardzo proszę o poparcie projektu uchwały. Dziękuję bardzo. Czy są pytania bądź uwagi do przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę. A więc możemy przejść do głosowania. Bardzo proszę o umożliwienie głosowania państwa radnych o głosowanie. Kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję bardzo. Głosowało 18 radnych za przyjęciem projektu uchwały, było 17 radnych. Głosów przeciw nie było. Jedna osoba wstrzymała się od głosu. Dziękuję bardzo. I dziękuję. Panie przewodniczący, mógłbym zabrać jeszcze w tym temacie głos. Proszę bardzo. Chciałbym w tym momencie podziękować wszystkim radnym, którzy brali udział w komisji w utworzeniu statutu do Młodzieżowej Rady Miejskiej. Pani Jolancie Tadych, pani Katarzynie Bożych-Kubackiej, pani Ewie Hopek-Kowalskiej, panu Dariuszowi Domek i panu Ryszardowi Kubiakowi. Podziękowanie dla tych radnych, którzy włączyli się w składanie swoich uwag i wskazówek co do przygotowania statutu na czele z panem przewodniczącym Rady Miejskiej, za to, że niektórzy radni byli wyjątkowo aktywni, wnosili do nas, do komisji uwagi albo propozycje zmian do statutu. I w tym miejscu nie było to może widoczne, ale chciałbym podziękować pani Monice Rzeszut i pani Marcie Waszkiewicz, naszym koleżankom z Biura Rady, za cierpliwość dla nas, dla całej komisji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja oczywiście jak najbardziej też chciałem podziękować i serdecznie dziękuję całej komisji statutowej za ogromną pracę, bo faktycznie te prace nad przygotowaniem projektu statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej trwały już od dłuższego czasu. Sporo właśnie było konsultacji, spotkań. Także jeszcze raz serdecznie dziękuję. Dziękuję wszystkim osobom, które włączyły się w pracę nad tworzeniem tego statutu. Tak jak tu pan przewodniczący Komisji Statutowej powiedział, za wszelkie uwagi, jakby propozycje zmian. No i teraz oczywiście my jako Rada dajemy zielone światło i mamy nadzieję i liczymy na to, że odpowiedź ze strony młodzieży będzie właściwa i młodzież aktywnie włączy się w pracę Młodzieżowej Rady Miejskiej. Oczywiście statut określa, kiedy odbędą się wybory, tak i tak dalej, więc to wszystko w statucie jest określone, a więc zobaczymy, miejmy nadzieję, że tutaj zostanie ta szansa, którą dajemy, wykorzystana. Jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję. I bardzo proszę pana radnego jeszcze o przedstawienie projektu oznaczonego jako punkt 4K, czyli projekt uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Teczią w sprawie przekazania wniosku według właściwości. Bardzo proszę.
Przedstawiam projekt oznaczony literką 4K w sprawie przekazania wniosku według właściwości. Podstawę prawną pomijam. Paragraf pierwszy. Przekazuje się komendantowi powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią wniosek Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Paterku w sprawie budowy nowej remizy w Paterku. Paragraf drugi. Zobowiązuje się przewodniczącego Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią do przekazania wniosku według właściwości oraz do poinformowania wnioskodawcy. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Osobiście przedstawiałem też na wszystkich komisjach projekt uchwały. Nie było uwag. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są w tym momencie pytania bądź uwagi? Nie ma, więc przechodzimy do głosowania. Bardzo proszę, kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały, kto przeciw, kto wstrzymuje się od głosu? Proszę o głosowanie. Dziękuję. Głosowało 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały było 16 radnych. Głosów przeciw nie było. Dwie osoby wstrzymały się od głosu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I kolejny projekt uchwały oznaczony w porządku obrad jako punkt 4L. Jest to projekt uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią w sprawie uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią. Ten projekt był szczegółowo omawiany na poszczególnych komisjach. Tutaj pani dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiała, referowała, omawiała tutaj też i zakres, i samą ideę tych zmian. Czy w tym momencie są jeszcze jakieś pytania bądź wątpliwości? Nie widzę, więc możemy przejść do głosowania. Bardzo proszę, kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały, kto przeciw, kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję bardzo. Głosowało 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały było 18 radnych. Głosów przeciw, wstrzymujących nie było. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Dziękuję bardzo za głosowania. Wyczerpaliśmy ten punkt czwarty dotyczący podejmowania uchwał. Idziemy dalej. Punkt piąty to jest sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz potrzeby związane z realizacją tego zadania. Ten punkt, to sprawozdanie zostało przygotowane, zostało udostępnione Państwu radnym i również podobnie jak projekty uchwał, ono było bardzo szczegółowo omawiane podczas poszczególnych komisji. Tutaj również pani dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiała to sprawozdanie, odpowiadała na pytania Państwa radnych. Jeśli w tym momencie są jeszcze jakieś pytania, czy wątpliwości, czy uwagi, jest z nami pani dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, może na nie odpowiedzieć, chyba że wszystko jest jasne. Bardzo proszę, czy są jakieś głosy w dyskusji? Nie widzę, a więc serdecznie dziękuję pani dyrektor za przygotowanie tego sprawozdania i za przedstawienie je radnym na poszczególnych komisjach. Oczywiście to sprawozdanie jest również, tak jak inne materiały sesyjne, dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej, można się z nim zapoznać. Punkt kolejny to jest punkt szósty, informacja o współpracy gminy Nakło nad Notecią z organizacjami pozarządowymi. I tutaj podobnie taka informacja została przygotowana, bardzo szczegółowa. Ona została również omówiona na poszczególnych komisjach przez pana Piotra Rugowskiego, pełnomocnika burmistrza do spraw profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom. Pan pełnomocnik wyjaśniał, też odpowiadał na pytania, ewentualne pytania radnych. Czy w tym momencie są jeszcze jakieś pytania, jakieś uwagi czy wątpliwości? Nie widzę. Również bardzo dziękuję panu pełnomocnikowi, panu Piotrowi Rugowskiemu za przygotowanie tej informacji i przedstawienie
radnym. Ta informacja również jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej, a więc można też się z nią zapoznać. Punkt 7 to jest informacja o realizacji założeń, planów i strategii gminy za czwarty kwartał 2022 roku. Ta informacja również została przygotowana, ona była bardzo szczegółowo omawiana na poszczególnych komisjach. Tutaj pani Kamila Racka-Januszewska, główny specjalista w referacie rozwoju lokalnego i pozyskiwania środków zewnętrznych, przedstawiła szczegółowo tę informację radnym. Były omawiane właśnie te kwestie dotyczące stopnia, tak, zakresu realizacji założeń, planów i strategii gminy w czwartym kwartale ubiegłego roku. Czy w tym momencie są jeszcze jakieś pytania bądź uwagi? Również nie widzę. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani Kamili Racki-Januszewskiej za przygotowanie tej informacji, za przedstawienie radnym. Ona również jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej. Szanowni Państwo, przechodzimy dalej. To jest punkt 8. Sprawy bieżące Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią, w tym informacje o złożonych w okresie międzysesyjnym interpelacjach i zapytaniach. Informuję, że do Biura Rady wpłynęły dwie interpelacje na piśmie. To jest jako pierwsza interpelacja pana radnego Jana Światowskiego i druga interpelacja pani radnej Ewy Hoppe-Kowalskiej. I bardzo proszę w tej kolejności może o przedstawienie interpelacji. Bardzo proszę, pan radny Jan Światowski. Panie Przewodniczący, panie Burmistrzu, koleżanki, koledzy radni, radiosłuchacze. No, interpelacja, że tak powiem, to jest efekt zebrania samorządu mieszkańców numer 2. Może przeczytam treść interpelacji z uzasadnieniem. Interpelacja dotyczy odprowadzenia wód opadowych z terenu ulica Pocztowa księdza Piotra Skargi 7B i 7A. Po utwardzeniu parkingu przy ulicy Pocztowej oraz w obrębie wyżej wymienionych budynków zostały wykonane 3 studnie chłonne. Miało to być rozwiązanie tymczasowe do czasu przejęcia przez gminę ulicy Pocztowej i podłączenia tego terenu z kanalizacją deszczową w tej ulicy. Do dnia dzisiejszego nie zostało to wykonane, a studnie chłonne już dawno przestały spełniać swoją rolę. Skutek jest taki, że nawet przy niewielkich opadach woda zalewa piwnicę bloku numer 7B. A wyżej wymieniony problem był podnoszony wielokrotnie na zebraniach samorządu numer 2, wspólnot 7A i 7B oraz na spotkaniu przedstawicieli tych wspólnot z burmistrzem i prezesem KPWiK. Wnoszę o pilne rozwiązanie bardzo uciążliwego problemu, zwłaszcza dla mieszkańców księdza Piotra Skargi 7B. Tu muszę powiedzieć, że ponieważ ta interpelacja była złożona już chyba 10 czy 12 jakoś tak, wcześniej odbyło już się spotkanie prezesa KPWiK i pracownika KPWiK. Została dokonana wizja lokalna i jakby uzgodniono przebieg prac. Te prace mają rozpocząć się w drugim półroczu tego roku. No i podłączenie po prostu tej studni chłonnej już z deszczówką w ulicy, nie Pocztowej, tylko w ulicy Księdza Skargi, ponieważ ten teren jest tam dosyć mocno uzbrojony, bo i ciepłociąg przechodzi, i instalacja gazowa. Także takie prezes KPWiK proponuje rozwiązanie, które KPWiK wykona, podłączenie, odprowadzenie tych wód do kanalizacji deszczowej w ulicy Księdza Piotra Skargi. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i pani radna Ewa Hoppe-Kowalska, proszę o przedstawienie swojej interpelacji. Panie Przewodniczący, panowie burmistrzowie, koleżanki, koledzy. W imieniu mieszkańców sołectwa Występ składam interpelację w sprawie utwardzenia odcinka ulicy Gościkowej w Występie, która łączy się z ulicą Wiejską. Ulica Gościkowa wyłożona jest kostką brukową w miejscu, gdzie łączy się z Wiejską, na której znajduje się też asfalt. Jest kilkumetrowy odcinek drogi o nawierzchni gruntowej, na którym tworzą się duże dziury i uniemożliwia to swobodny przejazd pojazdom. Podczas deszczu tworzą się duże kałuże i błoto i piesi nie mogą tamtędy przejść. W imieniu mieszkańców zwracam się z prośbą o utwardzenie połączenia obu dróg. Chciałabym nadmienić, że składałam już wnioski parę razy, zgłaszałam to do urzędu, do pana Nowaka.
To już jest sprawa ponad rok temu już i nic do tej pory nie zostało zrobione. Tam naprawdę można sobie czasami nawet oderwać koło. Te dziury są coraz głębsze i coraz trudniej. Zjeżdżając z asfaltu, wchodząc na tą kostkę, tam nie można w ogóle przejechać. Także bardzo proszę o utwardzenie tego odcinka. On ma tam zaledwie, nie wiem, długości może z 5 metrów tylko, a może 4. To jest naprawdę krótkie, a jest bardzo uciążliwe. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy w tym momencie jeszcze ktoś z Państwa radnych chciałby przedstawić interpelację lub zapytanie, oczywiście przygotowane na piśmie, czy są takie? Nie ma, nie widzę, dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jeśli chodzi o sprawy bieżące Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią i tę aktywność radnych Rady Miejskiej w okresie międzysesyjnym, tu oczywiście, tak jak zawsze, pan burmistrz w swoim sprawozdaniu też wspominał o tym, że radni Rady Miejskiej uczestniczyli w wielu wydarzeniach, spotkaniach. Z tych ważniejszych to uroczystość 1 marca, uroczystość upamiętnienia Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych. Tutaj Radę Miejską reprezentowała pani przewodnicząca Jolanta Tadych oraz pan radny Antoni Żygowski. 10 marca w świetlicy wiejskiej w Polichnie odbyło się spotkanie z sołtysami z naszej gminy z okazji Dnia Sołtysa. Miałem przyjemność wraz z panią radną przewodniczącą Komisji Rolnictwa i Infrastruktury Wiejskiej Haliną Mnichowską, ale też panią radną Mieczysławą Palicką z reprezentującą tę komisję oraz panią Ewą Hoppe-Kowalską z tejże komisji uczestniczyć w tym spotkaniu. Oczywiście w spotkaniu uczestniczył też w podwójnej roli, zarówno jako sołtys, ale też jako radny, pan radny Ryszard Kubiak. Była to okazja do podziękowania naszym sołtysom za pracę, za tę współpracę z nami i no, okazja też do przekazania życzeń, tak, i no, jeszcze raz dziękuję i życzę samych sukcesów i liczymy na dalszą tak świetną współpracę z Państwem. 12 marca odbyło się zakończenie Nakielskiej Ligi Siatkówki w sezonie 2022-2023. Tutaj w tym uczestniczył pan radny Jan Grabalski, przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Zdrowia, Polityki Społecznej i Porządku Publicznego. 16 marca odbyła się, tutaj pan burmistrz o tym mówił dość szczegółowo, odbyła się uroczystość podpisania przez PLKSA oraz pana burmistrza listu intencyjnego dotyczącego zamiaru współpracy przy budowie bezkolizyjnego skrzyżowania i przejścia podziemnego. W tym spotkaniu, w tej uroczystości, w tym podpisaniu tego listu intencyjnego, tak jak pan burmistrz wspomniał, uczestniczyli radni Rady Miejskiej. I później po tej uroczystości miało miejsce spotkanie w Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej, w którym również uczestniczyłem wraz z radnymi Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią, dotyczące właśnie przekazania Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej pod nadzór ministra infrastruktury. 18 marca odbył się turniej halowej piłki nożnej samorządowców o Puchar Wójta Gminy Tarnowo Podgórne. Tutaj również w tym turnieju uczestniczył pan radny Jan Grabalski, przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Zdrowia, Polityki Społecznej i Porządku Publicznego. Długa nazwa, ale sport tutaj też jest istotnym elementem działania tej komisji, także zawsze tutaj przedstawiciele tej komisji uczestniczą w tego typu wydarzeniach. 22 marca odbyły się obrady walnego zebrania członków Związku Miast i Gmin Nadnoteckich. Dziękuję bardzo za zaproszenie władzom Związku na te obrady, na to spotkanie. Miałem przyjemność uczestniczyć w tym spotkaniu wraz z panią przewodniczącą Jolantą Tadych. Był z nami również pan radny Daniel Kończak, który też jednocześnie reprezentował Urząd Gminy Białe Błota. I tak jak pan burmistrz wspomniał, takim no kluczowym punktem tych obrad było wręczenie certyfikatów dla producentów regionalnych, dla produktów, bo to nie producentów, a dla produktów regionalnych Nadnotecka Marka. I tutaj
Jeszcze raz warto podkreślić, że wśród tych nagrodzonych, certyfikowanych produktów znalazły się produkty z terenu naszej gminy. Bardzo serdecznie jeszcze raz tutaj za pośrednictwem, korzystając z okazji, że słuchają nas mieszkańcy, gratuluję wszystkim producentom, którzy otrzymali te certyfikaty, w szczególności oczywiście z terenu gminy Nakło nad Notecią. Radni Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią uczestniczyli i uczestniczą nadal, bo one trwają w zebraniach sołeckich i zebraniach samorządów mieszkańców. Te zebrania cały czas trwają i tutaj w miarę możliwości radni biorą w nich udział. To tyle z tych spraw bieżących Rady Miejskiej, tylko jeszcze przypomnę Państwu o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych. Mamy ten termin do końca kwietnia, aby do biura rady te oświadczenia majątkowe złożyć. Dziękuję bardzo. Punkt kolejny to są wolne głosy, wnioski, pytania i informacje. I tu bardzo proszę o zgłaszanie się do dyskusji w tym punkcie. Widzę, że już są zgłoszenia. Jako pierwszy pan radny Jan Marciniak. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, koleżanki, koledzy radni, panowie burmistrzowie, zaproszeni goście, radiosłuchacze. Są w życiu każdego człowieka chwile, w których należy się opowiedzieć, po której stronie się jest. Nie należy kalkulować, co jest lepsze dla mnie, ale co jest właściwe dla wspólnoty i kraju, w którym się urodziłeś i dla którego w przyszłości pracujesz i żyjesz. Ja, doświadczony ostatnimi wydarzeniami z życia osobistego, nie miałem wątpliwości, że stanąć w obronie dobrego imienia świętego Jana Pawła II jest takim dla mnie właśnie momentem. Pod nieobecność naszego przewodniczącego klubu zostałem poproszony, aby w imieniu klubu radnych Prawo i Sprawiedliwość zaprezentować oświadczenie w sprawie obrony dobrego imienia świętego Jana Pawła II, honorowego obywatela miasta Nakło nad Notecią. Teraz przedstawię Państwu oświadczenie. Oświadczenie Klubu Prawa i Sprawiedliwość Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie obrony dobrego imienia świętego Jana Pawła II, honorowego obywatela miasta Nakło nad Notecią. Podstawę prawną ominę. Radni Klubu Prawo i Sprawiedliwość w Nakle nad Notecią wyrażają zdecydowany protest wobec prób kwestionowania i podważania autorytetu i zasług świętego Jana Pawła II. Święty Jan Paweł II zajmuje szczególne miejsce w historii Polski, Europy i świata. Jest niekwestionowanym symbolem niepodległości, a dla narodów świata jednym z największych w historii ludzkości orędowników pokoju, wolności i sprawiedliwości społecznej. Przez ponad 20 lat posługi biskupiej w Krakowie i blisko 27 lat pasterzowania Kościołowi Powszechnemu zawsze odważnie stał na straży godności osoby ludzkiej bez względu na religię, kolor skóry, narodowość, przekonania polityczne czy światopogląd. Był niestrudzonym orędownikiem praw człowieka i obrońcą ubogich we wszystkich zakątkach świata. Jan Paweł II jest honorowym obywatelem miasta Nakło nad Notecią. Uchwała nr 15/189/99 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 października 1999 roku. Patronem Szkoły Podstawowej w Patelku oraz ulicy w Nakle nad Notecią. W nakielskich parafiach znajdują się tablice upamiętniające tego wielkiego papieża, ufundowane przez radnych Rady Miejskiej. Jan Paweł II jest także duchownym patronem województwa kujawsko-pomorskiego. Myśli zawarte w jego nauczaniu pozostają ważnymi wskazówkami w zakresie kształtowania życia społecznego. Historia uczy, że demokracja bez wartości łatwo się przemienia w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm. Te słowa papieża Polaka stają się współcześnie niestety coraz bardziej aktualne. Nie godzimy się na niszczenie wizerunku człowieka, którego cały wolny świat uznaje za filar zwycięstwa nad imperium zła. Papież Jan Paweł II jest symbolem odzyskania przez Polskę niezależności
i wyzwolenia z rosyjskiej strefy wpływów, o czym wielokrotnie przypominali również w swoich wystąpieniach światowi przywódcy. Ocena działalności świętego Jana Pawła II musi być obiektywna, uwzględniająca szeroki kontekst społeczny, polityczny i obyczajowy epoki, w której żył. Musi brać pod uwagę obowiązujące w czasach komunizmu prawo, ówczesną świadomość i zwyczajowe sposoby rozwiązywania problemów, także przez Stolicę Apostolską oraz stosunek władz i podległych im służb do Kościoła w Polsce. Święty Jan Paweł II zasługuje na prawdę. Nie ich prawdę, nie naszą, po prostu na prawdę. Znajdujące się w zasobach archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej materiały Służby Bezpieczeństwa, obarczone wątpliwym stopniem wiarygodności, które trudno dzisiaj poddać rzetelnej weryfikacji, nie mogą służyć niszczeniu pamięci o świętym Janie Pawle II, ani godności żadnego człowieka. Nie mogą być wykorzystywane zwłaszcza w walce politycznej, czy też używane dla doraźnych korzyści partyjnych. Dlatego nasz sprzeciw budzą nierozważne osądy oparte o badaniach nie mających wiele wspólnego z rzetelnym i solidnym warsztatem pracy naukowej. Wnioski i ustalenia płynące z archiwaliów dotyczące okresu rządów komunistycznych w Polsce powinny być czynione przez specjalistów i naukowców o wysokich kwalifikacjach i doświadczeniu. I chociaż każda, nawet największa postać historyczna podlega ocenie, a żaden protest jakiegokolwiek gremium nie zapobiegnie stawianiu pytań, to nie można godzić się na stronnicze lub wybiórcze wykorzystywanie źródeł historycznych. W ten sposób bowiem można by zakwestionować dzieło życia wielu fundamentalnych postaci naszej historii. Radni Klubu Prawa i Sprawiedliwości w Nakle nad Notecią dostrzegają zło, którym jest pedofilia. Dotyka ona nie tylko środowiska kościelnego, ale także innych grup społecznych i zawodowych. Dlatego z całą mocą potępiamy zbrodnicze czyny, domagamy się ukarania winnych oraz zapewnienia ochrony, pomocy i wsparcia bezbronnym ofiarom tej i każdej innej formy przemocy. Stając dzisiaj w obronie dobrego imienia świętego Jana Pawła II, czynimy to również w obronie godności osób, które często nieodpowiedzialnie, poddane niesłusznym wyrokom opinii publicznej, doprowadzane są do ostateczności i załamania. Protestujemy przeciwko nieuprawnionemu ujawnianiu tożsamości osób pokrzywdzonych, co prowadzi do ponownego przeżywania traumy, kolejnych dramatów oraz tragedii. Jednocześnie wyrażamy uznanie dla wszystkich, którzy w imię poszukiwania prawdy stają w obronie osób poddawanych pochopnym osądom. Chcemy wierzyć, że to, co dzisiaj dotyka świętego Jana Pawła II, uświadamia, że droga do prawdy nie może prowadzić na skróty. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę w kolejności pan radny Dariusz Domek. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, zaproszeni goście, szanowni radiosłuchacze i internauci. Wczoraj uczestniczyłem w zebraniu wiejskim sołectwa Gorzeń. Licznie zgromadzeni mieszkańcy poruszali ważne sprawy z zakresu działania samorządu gminnego i samorządu powiatowego. Wszystkie wnioski mieszkańców zostały zaprotokołowane, a ja chciałbym zwrócić tutaj uwagę na jedną sprawę. Na ostatniej sesji dziękowałem za odmalowanie wiaty przystankowej w Potulicach. Tymczasem wiaty pomalowane przez chuliganów, zawierające między innymi wulgaryzmy, znajdują się również w innych miejscowościach wzdłuż drogi powiatowej Nakło-Bydgoszcz i są to między innymi wiaty w sołectwie Gorzeń, dlatego proszę o ich odmalowanie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Daniel Kończak jako kolejny, proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, szanowni radiosłuchacze, ja mam dwie kwestie. Pierwszą jest wniosek, który chcę złożyć w imieniu swoim i imieniu pana radnego Antoniego Żygowskiego,
Wniosek dotyczy budowy drogi przy ulicy Miłosza i ulicy Kucharskiego w Nakle nad Notecią. W związku z przygotowaną dokumentacją techniczną do budowy ulic Miłosza i Kucharskiego zwracamy się do pana burmistrza o podjęcie działań w celu dalszej realizacji budowy tych dróg. Wnosimy o podjęcie działań w celu realizacji tych inwestycji w ramach środków gminnych, jak i środków zewnętrznych. Mieszkańcy tych dróg ze względu na ich stan oczekują od wielu lat z niecierpliwością na te inwestycje. Mamy nadzieję, że po długim czasie oczekiwania na realizację dokumentacji technicznej przyjdzie czas na realizację i dokończenie budowy ich drogi. Budowa tych dróg oprócz spełnienia marzeń mieszkańców zwiększy bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego. Z poważaniem radni Daniel Kończak i Antoni Żygowski. To jest pierwsza kwestia. I druga kwestia, tu w imieniu mieszkańców zwracam się do pana burmistrza z prośbą o wyremontowanie fragmentu chodnika, który jest zlokalizowany przy skrzyżowaniu ulicy Juliusza Słowiackiego z ulicą Karnowską. Tam doszło do takiej sytuacji, że wyłamany jest krawężnik i następuje degradacja chodnika i zasypywanie studzienki kanalizacji deszczowej. Bardzo proszę o podjęcie działań. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan radny Antoni Żygowski, proszę. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, panie, panowie radni, zaproszeni goście. Przedstawiam wniosek do pana burmistrza. Dotyczy kontroli ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Występ Gorzeń. W związku z wysuwanymi postulatami mieszkańców na zebraniu sołeckim w Gorzeniu w dniu 29 marca bieżącego roku w sprawie ścieżki pieszo-rowerowej zwracam się z wnioskiem za pośrednictwem pana burmistrza do starostwa powiatowego w Nakle nad Notecią o przeprowadzenie kontroli stanu faktycznego tej powiatowej inwestycji. Mieszkańcy zwracali uwagę na osuwające się skarpy ziemi na ścieżkę rowerową. Przekazano także informacje o systematycznym osuwaniu się skarpy ziemi przy wiatach przystankowych na trasie Występ Gorzeń. Po takich sugestiach moim zdaniem wskazana jest kontrola po wykonaniu tej inwestycji i sprawdzenie, czy nie zachodzą przesłanki do ewentualnych interwencji w ramach gwarancji wykonania danego przedsięwzięcia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Ryszard Kubiak, proszę. Panie przewodniczący, panowie burmistrzowie, Wysoka Rado, szanowni słuchacze i internauci. Składam wniosek do pana burmistrza o wyegzekwowanie od wykonawcy prac związanych z wykonaniem dwóch stawów, czyli konkretnie do gminnej spółki wodnej, ponieważ po wykonaniu tych stawów powstały hałdy ziemi, które zostały złożone na terenie parku. Wtedy, kiedy był odbiór, zadałem pytanie, kiedy nastąpi zniwelowanie tych hałd ziemi. Otrzymałem odpowiedź wtedy, że to będzie jesienią, a odbiór był wiosną ubiegłego roku. No mamy już rok od momentu odbioru i nic się tam po prostu nie dzieje. Za może nawet niecały miesiąc te hałdy ziemi zarosną zielskiem, tak to powiem lapidarnie, i wtedy będzie problem, jak to wykosić. Tym bardziej, że to jest akurat na wjeździe do miejscowości Olszewka. I każdy, kto wjeżdża, to zastanawia się, dlaczego pięknie wykonane stawy, a brak niwelacji terenu. Dlatego bardzo bym prosił, panie burmistrzu, o interwencję, żeby wykonawca po prostu zrealizował to, co powinien zrobić. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo. Pan radny Jan Grabarski, proszę. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panowie burmistrzowie, szanowni państwo. Przyszła wiosna, na drogach zaczęły się dziury robić. Chciałbym w imieniu mieszkańców osiedla Łokietka oraz dojeżdżających do szkoły wspomnieć, że miesiąc temu już informowałem urzędników naszej gminy
o dziurach znajdujących się na drodze gminnej przy osiedlu Łokietka. Także prosiłbym bardzo o załatanie tych dziur w jak najszybszym terminie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I pan radny Jan Marciniak, proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Ja bym w kontynuacji tego oświadczenia, które wcześniej przeczytałem, chciałbym w imieniu dziekana dekanatu nakielskiego, księdza Andrzeja Rumockiego, proboszcza parafii pod wezwaniem na Świętej Marii Panny, księdza Michała Adamczyka, proboszcza parafii pod wezwaniem Świętego Wawrzyńca oraz Rady Rycerzy Kolumba w Nakle nad Notecią, zaprosić wszystkich pragnących stanąć w obronie dobrego imienia Świętego Jana Pawła II na Nakielski Rynek w najbliższą niedzielę, to jest 2 kwietnia, na godzinę 13:30. Wspominając zasługi Ojca Świętego dla naszej Ojczyzny i świata, wsłuchując się w Jego nauczanie i modląc się, chcemy dać wyraz naszej aprobacie wobec podobnych inicjatyw oraz wyrazić wdzięczność za życie i nauczanie tego wielkiego Polaka. Prosimy także o przyniesienie zniczy, które na miejscu zapalimy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan radny Szymon Karolczak, proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, szanowni mieszkańcy naszej gminy. Chciałbym tylko jeszcze dopowiedzieć do tego naszego stanowiska, że wzorowane ono było na uzgodnionym i przyjętym przez aklamację stanowisko Rady Miasta Torunia. My również mieliśmy nadzieję, że nasza Rada, Rada Miasta Nakła jednomyślnie przyjmie to stanowisko. Niestety jakieś no, przeszkody tutaj partyjne czy ten wystąpiły tutaj. Nie rozumiemy tego tutaj podejścia naszych kolegów. Dziękuję bardzo. Dziękuję Szanowni Państwo. Nie widzę tutaj więcej zgłoszeń. Ja jeszcze, bo tutaj podczas Rady, też podczas obrad sporo też było mowy i o tych działaniach, które są podejmowane w celu ochrony środowiska, ochrony powietrza, ale też było kilka zagadnień dotyczących gospodarki wodnej. 28 marca tutaj też uczestniczyłem w takiej konferencji połączonej z konsultacjami dotyczącymi funduszy europejskich dla Kujaw i Pomorza, które właśnie dotyczyły przede wszystkim tej tematyki gospodarki wodnej i ochrony wód na obszarach wiejskich, w szczególności ochrony wód w rolnictwie. I no było dość ciekawe spotkanie. Byli tam przedstawiciele Związku Pracodawców, Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Wód Polskich. Tutaj był pan dyrektor oddziału bydgoskiego, pan Grzegorz Smytry, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przedstawiciele spółek wodnych. Dyskusja dotyczyła właśnie też możliwości i takich konsultacji i szczegółowego tego opisu priorytetów programu Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza właśnie w zakresie wsparcia spółek wodnych, ale też jednostek samorządu terytorialnego w tym zakresie. Mają być te ustalenia przekazane dalej jako wynik pewnych konsultacji, rozmów. Być może tutaj też jakieś pojawią się możliwości. Szanowni Państwo, nie ma więcej tutaj głosów w dyskusji. Ja chciałbym skorzystać z okazji, że słuchają nas mieszkańcy i w imieniu całego samorządu gminnego przekazać wszystkim mieszkańcom miasta i gminy Nakła nad Notecią najserdeczniejsze życzenia. Zbliżają się święta, więc życzę przede wszystkim zdrowych i pogodnych świąt wielkanocnych. Niech to będzie czas no, pełen wiary, nadziei i miłości. Życzę przede wszystkim też serdecznych spotkań w gronie rodziny, wśród przyjaciół. Niech te święta też będą takim czasem nadziei na lepsze jutro. Wszystkiego najlepszego. Raz jeszcze w imieniu całego samorządu gminnego. Dziękuję bardzo i Szanowni Państwo, punkt ostatni, punkt 10. W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam obrady 64. sesji Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią. Serdecznie dziękuję Państwu i życzę spokojnego popołudnia. Dziękuję bardzo.